Mała dziewczynka biegnie za białym królikiem, wpada do jego nory i niespodziewanie znajduje się w fantastycznym i nieco dziwacznym świecie. Klasyczną Alicję w Krainie Czarów znają chyba wszyscy. Nowy spektakl pod intrygującym tytułem Kraina Czarów, zupełnie nowa historia, wystawiono w Żłobiźnie. Jest to zupełnie nowa historia, jakby sama gdzieś tam ją napisałam. Łączy to jakby z książką i z filmem, z bajką, tylko to, że są te same postacie. Alicja powraca do krainy po latach i jak zwykle musi ratować swoich przyjaciół. Głównym przesłaniem jest to, że przyjaciel nie zawsze musi być koło ciebie, a i tak o tobie pamięta. Aktorzy swoją wyjątkową grą aktorską przenieśli publiczność do krainy, w której zwierzęta potrafią mówić, a rośliny mają smak czekolady. Wczucie się w rolę na scenie do zadań łatwych nie należy, ale aktorzy poradzili sobie z tym świetnie. Wydaje mi się, że Alicja jest na pewno bardzo odważną osobą, pewną siebie i taką hardą do działania, no ale jednak ma w sobie taką trochę takiej skruchy. Największym wyzwaniem chyba jest dla mnie właśnie ta odwaga. Jestem czasem. Moja postać charakteryzuje się wielką mocą. Tak naprawdę czas jest wszędzie dookoła nas i władam tym czasem. Dostałem bardzo trudną postać, miałem problemy, żeby w nią się wcielić, ale dałem radę. Najwięcej trudności sprawia mi właśnie wprawianie się w daną sytuację. Czyli na przykład jak mamy być smutne, to jesteśmy smutne, jak mamy być złe, to jesteśmy złe. Nauczenie się tego, co zrobiłaby z Elżbieta, jak ona by to pokazała, te uczucia, jaki krok by wykonała, to było najtrudniejsze. Ciężko pracujemy przez cały czas, to są dużo wyrzeczenia, ale jednak jest ten właśnie ten dzień, moment, kiedy wszyscy się na nas patrzą i to jest takie wow. Widzowie z zapartym tchem śledzili odgrywane na scenie wydarzenia. Każde kolejne widowisko przyciąga większą publiczność, a to dlatego, że spektakle wystawiane w Żłobiźnie są wyjątkowe. Pierwszy raz na przedstawieniu byłam na Alicji w Krainie Czarów i to przedstawienie wywarło na mnie ogromne wrażenie pod każdym względem. No i po prostu dzisiaj ciekawość i chęć kolejnych teatralnych wrażeń. Ludzie na pewno mają jakieś, nie wiem, emocje, uczucia podczas oglądania tego. To też wciąga. Przede wszystkim poziom wykonawczy lokalnych artystów, który w moim odczuciu nie odbiega od artystów profesjonalnych, a po drugie przepiękna scenografia, wspaniałe choreografie, no i wyjątkowe kostiumy. To wszystko sprawiło, że uczestnicy spektaklu znaleźli się, choć na chwilę, w innym, zaczarowanym świecie.